To co, najpierw rozluźnienie mięśni twarzy? Tutaj ten ekspres. Pytanie, czym jest paraluzja, jest nam zadawane, nie wiem już który raz, w setkach można tego policzyć. Nigdy nie potrafimy na to pytanie odpowiedzieć składnie, logicznie i żeby się to trzymało czterech liter. Dlaczego? Dlatego, że w tym określeniu kryje się strasznie dużo. To są emocje, to są ludzie, to są ich pasje, to są rozmowy z innymi ludźmi, które się przekładają też na to, o czym śpiewamy, o czym mówimy na scenie, czy poprzez dźwięki, czy poprzez słowa. Paraluzja jest tak szerokim określeniem, że jest nam zawsze bardzo trudno konkretnie na to pytanie odpowiedzieć. Jest to jak pytanie o pogodę. Albo jest, albo jej nie ma, Paraluzja na pewno istnieje ponad 10 lat, ale od kilku lat nie liczymy ciągu dalszego. Cały czas ma 10 lat. Od jakiegoś czasu. Przestaliśmy po prostu obchodzić urodziny. A dlaczego powstała paraluzja? Bo zachciało ci się nowej wokalistki. Nie. Tak. No ale to nie był powód. No tak, no ale ogłoszenie wystawiłeś, już nawet nie pamiętam gdzie, na które odpowiedziałam. No i potem zaczęliśmy, zamiast grać grzeczne standardy jazzowe, zaczęliśmy tworzyć, ale nie wiem dlaczego. Tkwi to pewnie w naszej naturze, w cechach naszych osobowości. I to jest właśnie para ludzi. Sztuk, czyli w miejscu, w którym najczęściej w ostatnim czasie koncertujemy i na którym skupiamy całkowicie niemalże swoją uwagę, spotykamy się z różnymi ludźmi. To są ludzie, którzy, to są miłośnicy muzyki, tacy, którzy się na muzyce znają i mają szerokie spektrum wiedzy w tym temacie. Są tacy, którzy muzyki słuchają tylko w samochodzie, są tacy, którzy muzykę słuchają w ogóle bardzo sporadycznie, i właściwie nigdy specjalnie. I wychodzi nam na to, że my tak naprawdę jesteśmy dla nich wszystkich. Tak. To są właśnie często ludzie, którzy nie są w ogóle związani ze sztuką. Ale też tacy, którzy są związani. Cieszy nas to, że dochodzi do takiej integracji troszeczkę dzięki temu, co robimy. Integracji ludzi, którzy na co dzień być może raczej by się posprzeczali ze sobą niż posiedzieli, pobyli razem. To jest tak, że
My od ludzi dostajemy strasznie dużo energii na tych koncertach. Po koncercie wcale nie jest jej mniej, bo grono ludzi z nami rozmawia o tym, czego doświadczyli na koncercie. I to są nieraz tak piękne, proste słowa, kurczę, no te oczy jak tak szkliste niemalże są. To są cudne chwile pokoncertowe, w których się okazuje, że to, co my robimy na tej scenie podczas tego koncertu, naprawdę trafia do ludzi nie tylko pod kątem muzycznym, ale emocjonalnym, tekstowym, pokazuje im, czy otwiera ich na nowe postrzeganie problemu, na przykład o którym śpiewamy, bo wbrew pozorom o problemach śpiewamy dosyć sporo. Super, zawsze się super czuję. Cześć, tutaj Paraluzja. Chcielibyśmy Was zaprosić na nasze kanały społecznościowe, żebyście mogli tam dowiedzieć się o najnowszych wydarzeniach związanych z nami, też o aktualnościach, co w czasie teraźnie się porabiamy. I też będziecie mogli zobaczyć tam klipy i będziemy tam dzielić się naszą twórczością. Serdecznie Was zapraszamy, na pewno nie będzie nudno, ani nam, ani Wam. Media społecznościowe zabierają nam wszystkim strasznie dużo czasu. I nam, i Wam. Ale bez nich, ani my do Was, ani Wy do nas nie macie szansy dotrzeć. Dlatego pomimo wszystko zapraszamy Was bardzo serdecznie na to, abyście szukali hasła Paraluzja na Facebooku, na Instagramie, a przede wszystkim też i na YouTubie. Zapraszamy Was serdecznie do obserwowania nas. A to widać ciebie w ogóle? Czy pół tylko? Ale no, my jesteśmy, odpowiedzieć? My jesteśmy Paraluzją. No. Jaki on jest, tak to każdy widzi.